tę uchwałę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej wraz ze zgłoszoną autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz 19 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. To jest to druk numer 339. Także i ten punkt w imieniu prezydenta zreferuje pani skarbnik Ewelina Ślugajska. Już, pani skarbnik, moment. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości był również omawiany na wszystkich komisjach. Konieczność prowadzenia tej uchwały wynika ze zmian ustawowych, przede wszystkim ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, oraz o wprowadzeniu nowej ustawy o rewitalizacji, która ukazała się na koniec października bieżącego roku. I czekaliśmy na opublikowanie tej ostatniej ustawy ze względu na to, żeby zapisy wynikające z niej bezpośrednio nanieść do uchwały o podatkach od nieruchomości. Proszę państwa, zmiany, które zostały wprowadzone tymi ustawami, były dosyć znaczące. Zmieniają przedmiot opodatkowania, a także wprowadzają nową stawkę podatku od nieruchomości, właśnie wynikającą z ustawy o rewitalizacji, dając tym samym konieczność wprowadzenia jej do uchwał podatkowych w każdej gminie. Stawka, która została ustalona dla takich gruntów objętych ustawą o rewitalizacji, została w ustawie określona w wysokości maksymalnej 3 zł. Natomiast w propozycji, którą państwo zaraz znajdziecie, która będzie omawiana, jest ona skalkulowana na poziomie 50% stawki ustalonej bazowej dla gruntów od działalności gospodarczej, czyli w wysokości 50% stawki maksymalnej ustalonej w ramach ustawy o rewitalizacji. Proszę państwa, w ramach zmian ustawowych wynikających, tak jak już mówiłam, z koniecznych do wprowadzenia, dokonujemy również korekty stawek ustalonych w naszej gminie. Ostatnia zmiana ustawy, uchwały o stawkach podatku od nieruchomości dokonana była w roku 2011. W związku z tym minęło 4 lata od ostatniej korekty. Była to również korekta na niewielkim poziomie. Wówczas dokonywaliśmy korekty w mniej więcej procentowym podziale, około 3%. Mam przygotowane 2 slajdy, ale widzę, że ten obecny jest niewidoczny, zresztą jest nie bardzo czytelny. Ja będę państwu może, będę państwa informować, jak te stawki wyglądają. Może ten drugi slajd? A może uda się powiększyć po prostu? O, na tym drugim slajdzie może będzie bardziej widoczny. O, ten. Proszę państwa, czerwoną linią zaznaczyliśmy stawki maksymalne, które obowiązują zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów od roku 2000 dla roku 2016. Natomiast zieloną linią zaznaczyliśmy stawki, które będą obowiązywały według tego projektu uchwały w gminie Piła w roku 2016. Jak państwo widzicie, rozbieżności i odchylenia pomiędzy maksymalnymi a obowiązującymi w gminie stawkami podatku są bardzo duże. Ja postaram się państwu przeczytać po kolei każdą z tych stawek, ponieważ myślę, że mieszkańcy również nie mają świadomości, jakie obowiązujące stawki, jak są niskie w naszej gminie. Porównam je również z gminami ościennymi i tak mniej więcej wyglądają one na następującym poziomie. W przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka wynikająca z obwieszczenia ministra finansów została skalkulowana na poziomie 75 groszy dla roku 2016. Propozycja obowiązywania w gminie Piła to 55 groszy. Jest to 73% stawki maksymalnej. W przypadku budynków od działalności gospodarczej maksymalna stawka obowiązująca zgodnie z obwieszczeniem ministra to 22,86 zł. Propozycja stawki dla roku 2016 to 18 zł. Tym niemniej
Czy w tym przypadku dokonujemy wyodrębnienia jednej grupy budynków działalności gospodarczej, które wykorzystywane są przez stacje paliw i tutaj to wyodrębnienie i kwota stawka indywidualna, którą proponujemy, to kwota 20 zł. Budynki świadczenia zdrowotnego to 4,06 grosza ustalonej stawki na przyszły rok, natomiast stawka maksymalna to 4,65 grosza, czyli 87,3% stawki maksymalnej. Przy budynkach pozostałych propozycja 6,25, natomiast stawka maksymalna to 7,68, czyli 81% stawki maksymalnej. Budynki gospodarcze do 10 metrów kwadratowych to 3,30 zł. Stawka maksymalna to 7,68 zł, czyli jest to niespełna 43% stawki maksymalnej. Dla gruntów pozostałych 30 groszy, maksymalna stawka to 47 groszy, jest to 63,8% stawki maksymalnej obowiązującej w tym zakresie. I grunty dla działalności gospodarczej. Tu proponujemy, proszę Państwa, podział. Podział w jednym przypadku podobny jak przy budynkach działalności gospodarczej, to znaczy wyodrębniamy stacje paliw, a także handel. Do tej pory stawki w obrębie tych gruntów dla tej działalności były na poziomie 70 groszy. W tej chwili propozycja 79 groszy przy maksymalnej stawce 89 groszy, czyli 88,7% stawki maksymalnej. I dla gruntów dla działalności gospodarczej pozostałej to 73 grosze, czyli 82% stawek maksymalnych. Proszę Państwa, wzrosty, które proponujemy, czy korekty, które proponujemy dla tych stawek, oscylują na poziomie 2 groszy. W przypadku gruntów pozostałych, w przypadku budynków mieszkalnych to 3 grosze, czyli są to naprawdę niewielkie różnice. 20 groszy przy gruntach pozostałych, więc naprawdę są to niewielkie korekty. Natomiast przy działalności gospodarczej poza stacjami paliw korekta dotyczy 52 groszy. Podobne korekty były w roku 2011. Tam również korekta budynku działalności gospodarczej właśnie oscylowała na poziomie 50 groszy. Jeżeli chodzi o różnice czy też stawki, które obowiązują w gminach ościennych bądź w gminach o podobnej wielkości. Oczywiście w tych gminach, w których już zostały uchwały podjęte, macie Państwo w uzasadnieniu szczegółowy opis tych różnic. Jak w dwóch największych przedmiotach opodatkowania, to znaczy w budynkach mieszkalnych lub ich częściach i w budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak naprawdę w PIL-e stawki obowiązujące nie tylko od transportów, ale właśnie od podatku od nieruchomości są na bardzo niskim poziomie od wielu lat i właściwie ten stan nie zmieni się ze względu na to, że korekta, którą w tej chwili wprowadzamy, obejmuje okres praktycznie 4 lat i tak naprawdę w tym okresie stawki maksymalne rosły w górę, u nas one się nie zmieniały. Zarówno w gminach ościennych, jak i w gminach większych te stawki są skalkulowane na dużo wyższym poziomie. W wielu przypadkach z gmin ościennych są zastosowane stawki maksymalne, bo najłatwiej, proszę Państwa, wprowadzać dochody budżetowe właśnie z podatków lokalnych. Jest to najpewniejszy dochód, jeżeli chodzi o mieszkania i prowadzenie działalności gospodarczej i sposób najprostszy. Jak się okazuje w dniu dzisiejszym po wystąpieniu pana prezydenta trudniej jest pozyskać dochody w ramach subwencji, chociażby, które powinny iść za uczniem, łatwiej jest podnosić podatki i wprowadzać dochód do budżetu z tego tytułu. Jak Państwo widzicie, te korekty są naprawdę w niewielkim zakresie i właściwie średnio to jest około 3% do tych stawek, które obowiązywały poprzednio. Panie Przewodniczący, chciałam zgłosić autopoprawkę ustną. W każdej dzisiejszej uchwale będę wprowadzała autopoprawkę związaną z opublikowaniem i ogłoszeniem. To wynika właśnie z tych interpretacji, które już w listopadzie się ukazały co do orzeczeń RIO. Autopoprawka dotyczy paragrafu 4, który otrzymuje brzmienie. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Pan Przewodniczący Lucjan Szutkowski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt tej uchwały na pewno nie cieszy jakichkolwiek właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, ale niestety potrzeby gminy, potrzeby samorządu są też oczywiste. Na nasze dobro niech przemawia fakt, że nie sięgamy po ten instrument zbyt często, ponieważ poprzednia zmiana miała miejsce w 2011 roku. I trzeba również powiedzieć, że te stawki, które zostały zaproponowane, w znacznym stopniu odbiegają od tych, które przewiduje w swoim obwieszczeniu minister finansów. Podstawowe stawki mieszczą się w przedziale 73 do 78% maksymalnej stawki. Cieszy również to, że nasze opłaty znacznie odbiegają od tych, które posiadają ościenne gminy i wiele podobnych miast w Polsce. Stąd też, biorąc pod uwagę okoliczności, dla których trzeba podjąć, wynika to ze zmiany przepisów ustawy o podatkach, o samorządzie czy ustawy o rewitalizacji. I tak niezbyt duży zakres, bo dotyczy on gdzieś około 3% wzrostu. Komisja, opiniując, co prawda niejednogłośnie, ten projekt 4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała, przy 2 głosach wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący Paweł Dalke. Bardzo proszę. Panie Skarbnik, proszę o informację o kwotowy i procentowy wzrost podatków w stosunku do podatków obowiązujących w tym roku, jeśli chodzi o budynki mieszkalne i jeśli chodzi o budynki pod prowadzenie działalności gospodarczej. Bardzo proszę, pani Skarbnik. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, jest to wzrost kwotowy 3 grosze, procentowy 5,77%, ze względu na to, że to są tak niskie stawki, więc 1 grosz stanowi już dużą procentowo oczywiście różnicę. Natomiast w przypadku budynków od działalności gospodarczej jest to 52 grosze kwotowo, natomiast wzrost jest na poziomie 2,97%. Dziękuję bardzo. Czy są dalsze pytania, zgłoszenia? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Są, tak? Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Dalke. Powiem tak, ja mam mieszane uczucia, bo tak naprawdę nie wiem, co zrobić, ponieważ z jednej strony ta podwyżka nie jest rzeczywiście znacząca, a z drugiej strony nie uzyskaliśmy dzisiaj tutaj w trakcie tej prezentacji, która, no powiem delikatnie, jest skromna jak na to, do czego nas przyzwyczaiła wcześniej pani skarbnik Ewelina Ślugajska. Powiem tak, ten wykres, który był omawiany tutaj, tak naprawdę o niczym nie świadczy. W zeszłym bodajże roku powstała ekspertyza na zlecenie Kancelarii Sejmu. Koło 90% samorządów gminnych w Polsce nie stosuje maksymalnych stawek podatkowych, więc to nie jest jakiś wybitny, że tak powiem, element do chwalenia się. Oczywiście no to fajnie, natomiast nie jesteśmy tutaj jakimś wielkim wyjątkiem. Moje wątpliwości, powiem uczciwie, bo tak jak powiedzieliśmy, i tu się z panią skarbnik zgadzam, w pełnej rozciągłości nie jest to wzrost jakiś bardzo dotkliwy, chociaż z drugiej strony musimy sobie powiedzieć, że mieszkańcy z początkiem roku tych wzrostów kilka zawsze niedotkliwych dostają, co sumarycznie składa się na jednak jakieś odczuwalne konsekwencje finansowe, bo na różnych płaszczyznach po kilka groszy przy kilkuosobowym gospodarstwie domowym to są potem określone wydatki. I ja nie jestem radnym opozycyjnym, który w czambuł z definicji zawsze wszelkiego rodzaju podwyżki przygotowane przez pana prezydenta krytykuję. Udowodniłem na tej sali niejednokrotnie, że wbrew
opinii często mieszkańców potrafiłem rękę podnieść za podwyżkami, jeżeli się z nimi zgadzałem. Natomiast powiem o swoich wątpliwościach tutaj. Po pierwsze, mimo mojej i pana przewodniczącego rady prośby na komisji o przesłanie dodatkowych materiałów, to nie miało miejsca. Chodzi o materiały, do których byliśmy przyzwyczajeni przez poprzednie lata, również przez panią skarbnik w poprzedniej kadencji, czyli zestawienie kwot wzrostów wszystkich podatków w stosunku do podatków obowiązujących, wyliczeń, jakie to będzie nosiło skutki dla określonych wielkości mieszkań. W tej chwili mamy skromne uzasadnienie, gdzie jest kilka miast podanych i Piła jest pokazana jako przykład w tej grupie wskazanych miast najniższych podatków. Powiem więcej, czyli brak tych materiałów jest dla mnie, że tak powiem, dosyć takim argumentem ważnym. Mało tego, zwrócę państwu uwagę na jedną rzecz. Próbując się do tego tematu przygotować, chciałem sprawdzić wysokość podatków obowiązujących i panie prezydencie, jak pan wejdzie na stronę interaktywną miasta Piły, w dział gospodarka, gdzie są informacje dla przedsiębiorców, podatki, opłaty lokalne, to niestety tam jest tylko jedna informacja o wzroście, o zmianie opłaty za użytkowanie wieczyste. Nie uświadczy tam pan wysokości podatków. Przedsiębiorcy muszą tego szukać gdzieś w innych działach. W dziale podatki, opłaty lokalne, gdzie to powinno być, jest pusto, tego po prostu nie ma. No, czekałem do ostatniej chwili, bo liczyłem, że to w tej prezentacji, że tak powiem, się pokaże. Niestety też to miejsce nie miało. To, co moim zdaniem zasługuje na pochwałę w tej uchwale, bo o tym też trzeba powiedzieć, to zróżnicowanie stawek pod stacje benzynowe i ten handel, to, że tak powiem, uważam, że jest ruch w dobrym kierunku. Natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, zamierzam wstrzymać się od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotr Głowski, bardzo proszę. Okej, proszę bardzo. Panie przewodniczący, pan radny był łaskaw powiedzieć, że był przyzwyczajony do czegoś innego i muszę powiedzieć, że to niemożliwe, żeby pan radny był przyzwyczajony do czegoś innego, że było inaczej prezentowane stanowisko miasta, bo przez ostatnie lata takiego stanowiska nie było, bo nie było żadnej zmiany. Żadnej propozycji zmiany nie było. Powiedzieliśmy sobie w 2011 roku, że do końca poprzedniej kadencji damy wakacje podatkowe mieszkańcom. Wspólnie ustalaliśmy to, bym powiedział, nie tylko na forum koalicji wtedy, która funkcjonowała, ale wszystkich radnych. I też podaliśmy datę zmiany. Ta data zmiany była rok temu. Ta data zmiany była rok temu, ale uznaliśmy, że jest to jeszcze taka sytuacja, w której nie musimy koniecznie tej zmiany dokonywać, ale no tak bym powiedział, cudów nie ma. Wtedy, kiedy wszystkie wydatki bieżące nasze, trzeba pamiętać, że nasze bieżące wydatki, to ile my płacimy firmom za sprzątanie, za energię elektryczną, za utrzymanie szkół i dziesiątek innych rzeczy rosną, to sytuacja, w której przez kilka kolejnych lat utrzymujemy tą samą stawkę, to tak naprawdę obniżamy, nie tylko utrzymujemy, ale obniżamy. My nigdy nie podnosiliśmy nawet o wskaźnik inflacji. I ta regulacja dzisiaj, ona nadal uważam, że jest symboliczna. Może jest tak, że większość miast nie stosuje 100-procentowej stawki, ale pewnie są to na poziomie 80-90%, bo te, które sprawdzaliśmy i nie robiliśmy tego celowo, wybiórczo, no, tyle, do których dotarliśmy, to państwu przed chwileczką pani skarbnik pokazała, takie stawki stosuje. I to robi, bym powiedział, nie mrugnąwszy okiem, z tego względu, że wiedzą, jak trudno te bieżące
potrzeby coraz większe, przekazywane również przez państwo, finansować. W międzyczasie zdarzyły się dziesiątki rzeczy, dziesiątki. Zabrano nam różnego rodzaju dofinansowania związane z podatkami. Zmniejszano opłaty, zabrano pieniądze, które mieliśmy z opłaty skarbowej. Pojawiły się bezpłatne przedszkola, przecież te pieniądze wcześniej wpływały do naszej kasy. I takich rzeczy można by wymieniać dziesiątki i staraliśmy się nie przekładać tych naszych problemów związanych z rosnącymi kosztami na tą stronę przychodową. To, co dzisiaj, o czym rozmawiamy, żeby była jasność, tak? Dla mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych zmiana roczna to złoty 50. To złoty 50. I myślę, że to niech wystarczy za uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Dalki. Panie prezydencie, ja przyjmuję pańskie argumenty, dlatego, tak jak powiedziałem, nie jestem przeciwny, bo rzeczywiście ta zmiana jest symboliczna i tu się w pełni zgadzam, dlatego nie jestem przeciwny, tylko powiedziałem, z tych względów będę się wstrzymywał. Natomiast oprócz tego podatku od lokali mieszkalnych, o którym pan powiedział przed chwilą, też przecież rośnie w większym stopniu, w sensie kwotowym, w większym stopniu, bo nie procentowym, podatek dla przedsiębiorców i tutaj, że tak powiem, będzie to, mam wrażenie, bardziej dotkliwe. Natomiast pytanie właśnie w tym kontekście moje jeszcze jedno. O tym przyzwyczajeniu, o którym pan prezydent mówił, to mówię bodajże o roku 2011, kiedy ostatnia regulacja była. Tam jednak ten zakres materiałów był inny. To sobie przypominaliśmy i taką dyskusję mieliśmy nawet, tu myślę, pan przewodniczący potwierdzi, na Komisji Budżetu. Natomiast również coś, co do tej pory funkcjonowało i o to chciałbym zapytać, mianowicie opinie w zakresie tego typu zmian Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, ponieważ próbując, że tak powiem, uzyskać informacje w kuluarach od pana przewodniczącego Marciniaka, czy Izba opiniowała, bo takiej opinii, a zazwyczaj ona również była dołączana, też nie otrzymaliśmy, uzyskałem opinię, że i tak i nie, że w sumie miasto się zwróciło, ale to już było w takim terminie, że Izba nie odpowiedziała, więc też bym prosił tutaj o, że tak powiem, słowo komentarza. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotrkowski. Staraliśmy sobie przypomnieć, jak to było w tym 2011 roku, ale chyba nie do końca ta debata jakoś inaczej wyglądała. Pamiętamy i wydaje mi się, że dobrze, wtedy kluczową dyskusję, czy postępować jak we wszystkich sąsiednich, we wszystkich, nie kojarzę w tej chwili gminy, chyba w naszej okolicy, która co roku podnosiły stawkę podatkową i pamiętam, chyba nawet pan radny wtedy sugerował, że lepiej robić to częściej, ale o niewielki procent, czyli na przykład co roku o kwotę inflacji, a nasze stanowisko było takie, że zrobimy to nie tylko rzadziej, bo raz na 4 lata to jest rzadziej, ale też postaramy się, by ta zmiana nie odbiła się wtedy po tych 4 latach czymś strasznym, to znaczy takim naliczeniem wielu lat wstecz, bo można by tak potraktować, że wyrównanie wielu cen to dzisiaj nie takie 3% średnio jak mamy, a może 13, może 14% w wielu wypadkach i nie wprost liczone inflacją, bo to się bardzo trudno by było doliczyć wielu rzeczy. My nie jesteśmy typowym konsumentem, który idzie do sklepu na zakupy, tylko korzystamy z wielu dóbr, których ceny wyraźnie rosły w danym momencie, a braliśmy to na swoje barki i nikt nie narzekał. Dotyczyło to chociażby bardzo mocno drażniącej w pewnym momencie benzyny, właściwie ropy naftowej, która była kupowana przez MZK, a my potrafiliśmy tą różnicę zrekompensować, bo przypominam, że bilety wtedy nie drożały, kiedy drożało gwałtownie paliwo i powinny za tym pójść zmiany. Staramy się prowadzić taką politykę, która
tym kurom, co znoszą jaja, nie obetnie głów. I to wydaje mi się, że udaje nam się, też będziemy się starali tak to dalej prowadzić, a będziemy szczęśliwi, jaki będą te jajka, ale też i kiedy gospodarz będzie czuł, że jest zadowolony. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, proszę państwa, jeżeli chodzi o opinię Izby w zakresie tego projektu, nie ma jej do dzisiaj ze jednego tylko i wyłącznie powodu. To, co mówiłam na początku, ustawa o rewitalizacji została bardzo późno ogłoszona, bo to jest koniec października bieżącego roku i w związku z tym projekt uchwały był przygotowywany w listopadzie, czyli w bardzo szybkim trybie, a w związku z tym, żeby te uchwały mogły wejść w życie od 1 stycznia, muszą być jeszcze w tym roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, więc tak naprawdę podejmowanie dzisiaj tych uchwał, czy w kolejnych dwóch dniach, jest na granicy możliwości publikacji w dzienniku. I taki jest tryb zachowany, ale w związku z tym, proszę państwa, że korekta tych stawek jest w tak niewielkim zakresie i podział gruntów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości również idzie ze strategią właśnie opodatkowania, czyli tych przedsiębiorców, które realizują usługi i produkcję, jest w niewielkim zakresie. Wydaje się, że powinien być tutaj pozytywnie oceniony przez Izbę. I proszę państwa, tylko jedna jeszcze dodatkowa informacja, która mi się nasunęła w tej chwili po informacji pana radnego Dalkę ze względu czy o stawkach obowiązujących w Polsce. Pytanie jedno jest zasadnicze. Czy te maksymalne stawki, które zostały zbadane i zanalizowane przez to biuro czy kancelarię, odbiegały o 1 grosz czy o 2 grosze od stawek maksymalnych, bo to jest różnica kluczowa, bo jest bardzo wiele samorządów, które mają stawki ustalone na poziomie 22,80, a nie 86, bądź też bardzo wiele samorządów, które mają stawki na poziomie 23,03, czyli powyżej stawek maksymalnych na podstawie obwieszczenia ministra z bieżącego roku, które muszą te stawki maksymalne zmniejszyć do obowiązujących w bieżącym roku. To jest najważniejszy punkt programu. Pytanie jest jeszcze jedno. Czy ta kancelaria robiła też analizy, które samorządy mają uchwały pomocowe i w jakim zakresie? Czy uchwały pomocowe i stawki maksymalne idą w parze w takich gminach? Niekoniecznie. Większość z gmin, które mają stawki maksymalne, nie ma uchwał pomocowych. W Pile są uchwały pomocowe, ale wydawało mi się, że nie trzeba państwu o tym przypominać, bo właściwie mówimy o tym ciągle. Informacje mamy i w mediach, i na BIP-ie, i w debatach posesyjnych również, co niedawno podejmowaliście państwo uchwały w tym zakresie, zdejmujące ciężar podatkowy z przedsiębiorców, którzy realizują inwestycje na terenie miasta, tworzą miejsca pracy bądź nowe środki trwałe, a przy tym z drugiej strony mają niskie, bardzo niskie, moim zdaniem, podatki i tego dalej będę bronić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan prezydent Piotr Głowski. Uzupełnienia jeszcze było pytanie o stawki, w którym miejscu one się znajdują i one faktycznie w tej zakładce, o której pan radny mówił, ich nie ma. Dojście do nich jest przez Invest Park, bo no uznaliśmy, że to jest to miejsce, gdzie obsługujemy przedsiębiorców głównie i tak też jest, to znaczy, że wszyscy docierają prawie tą drogą, ale oczywiście zwrócimy uwagę na to, żeby podlinkować jeszcze w jednym miejscu. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Dalkę, bardzo proszę. Tylko już słowem komentarza do pani skarbnik. To na zlecenie Kancelarii Sejmu była jakaś ekspertyza, nie pamiętam autora, natomiast było to finansowane bodajże i właśnie były badane różnego rodzaju instrumenty wsparcia. Ja nie przytoczę w tej chwili, nie mam jej tu przy sobie, przed sobą, natomiast w granicach, o ile dobrze pamiętam, 90% to były samorządy, które nie stosowały maksymalnych stawek. Rzeczywiście nie było tam mowy o tym już, w jaki sposób one
odbiegają, bo mogą minimalnie, mogą w większym stopniu. Natomiast również, ale nie pamiętam tutaj już danych, kilkadziesiąt procent samorządów, ale zdecydowanie mniej niż nie stosowało stawki maksymalnej, stosowało różnego rodzaju właśnie udogodnienia, podatki zwalniające za określone inwestycje i tak dalej. To było 2013 albo 2014 rok, ekspertyza właśnie w tym zakresie na zlecenie Kancelarii Sejmu RP, także w razie czego myślę, że to jest dostępne gdzieś. No tak, ale po tych wyjaśnieniach, przecież pan przewodniczący był wyraźnie uprzejmy powiedzieć, że generalnie z kierunkiem się zgadza, no, wytknął tutaj niezamieszczenie linku, to może przy okazji tej zapowiedzi, że taki link w zakładce podatki i opłaty lokalne zostanie dodany, można zmienić swój pogląd i wyrazić go w głosowaniu. Tak w 100% solidaryzując się z kierunkiem, ale to oczywiście do niczego tutaj zmusić ani nie mogę, ani nie zamierzam. Pan przewodniczący Lucjan Szutkowski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Trzeba powiedzieć, że naszym obradom przysługują się nasi mieszkańcy. My tutaj podnosimy podatki i pytanie, co oni na to. Na pewno nie są zadowoleni, że wzrosną opłaty z tytułu działalności gospodarczej, z tytułu czynszu, ale jak słyszeliśmy, w 50-metrowym mieszkaniu może to być na przykład kwota rzędu złoty 50, no wzrośnie. To się nie będzie podobało. Rocznie, tak. To się nie będzie podobało, ale proszę Państwa, my musimy pamiętać o jednym, że my jesteśmy na własnym samorządowym garnuszku. Dzisiaj tak bardzo pochylaliśmy się nad sytuacją w oświacie, nad spodziewanymi reformami, konsekwencjami. Ale warto przypomnieć, że my z naszych dochodów własnych, a podatki na to się składają, dopłacamy do utrzymania oświaty kilkadziesiąt milionów złotych, ponieważ subwencja ministra nie wystarcza. Skądś te pieniądze musimy znaleźć na utrzymanie, powiedzmy, tychże placówek, płace dla nauczycieli i wielu innych. A są potrzebne pieniądze również na inne sfery, na utrzymanie dróg, utrzymanie kultury fizycznej i wiele, wiele innych potrzeb, które nie do końca są zaspokojone. Także podniesienie podatku raz na kilka lat na pewno nie jest dolegliwością ogromną. Jeśli odnosimy to do innych miejscowości, czyli relatywizujemy te podatki, nie wygląda to najgorzej. Być może z tej dyskusji wynika jeden morał, że nie rozkładać tych podwyżek raz na kilka lat, a ciut w każdym roku i wtedy nikt nawet specjalnie tego nie zauważy. Ale są różne szkoły. Akurat tutaj pan prezydent lansuje inną, jak do tej pory ona nie przyniosła złych skutków dla miasta i sądzę, że nadal tak będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotr Głowski, skutkę. Bardzo proszę. No, może zacznę od tego sposobu myślenia i on faktycznie w 2011 roku to może nawet nie był w takim kierunku, że będziemy podnosić opłaty rzadziej, ale bardzo, tak? Bo to albo jedno, albo drugie. Nie, my uznaliśmy, że zrobimy wakacje podatkowe. I te wakacje trwały 4 lata. Nie było w tym czasie żadnej zmiany, a dzisiejsza regulacja no jest z rzędu właśnie takiej rocznej zmiany. No można by się zamiast 2 groszy zrobić 1 grosz, tak? Ale to pokazywałoby tylko nadal o jakich pieniądzach rozmawiamy. Czy to jest 75 groszy rocznie zmiany na całe mieszkanie, czy złoty 50. Więc myślę, że to nie o to chodziło, tak? Chodziło o to, żeby pieniądze pozostały realnie w budżetach domowych i w budżetach firm. I to widać na terenie miasta. Dzięki temu zaczęły się między innymi zmieniać nasze budynki, bo wspólnoty inwestowały pieniądze. Te 2 uchwały, które mamy związane z pomocą dla albo inwestujących pieniądze, albo zatrudniających ludzi, to również strata, którą my świadomie przyjmujemy, bo to jest około 1 000 000 złotych rocznie. Tyle ulg z tego tytułu udzielamy inwestującym, no ale uważamy, że lepiej i skuteczniej promuje się inwestowanie i rozwój wtedy, kiedy jest jakieś narzędzie. No i to narzędzie
narzędzie stosujemy w stosunku do tych, którzy podejmują nowe działania, nowe wyzwania. A oprócz tego różnica, która jest między tymi stawkami, które są, ja bym powiedział, właściwie cały czas te same, tak? Bo to naprawdę kosmetyczna różnica, to co roku dobrowolnie rezygnacja z około 10 milionów dochodów. Jak Państwo weźmiecie pod uwagę chociażby brakujące 500 000, które dzisiaj wiemy, że nie dostaniemy na cele oświatowe, to pokazuje, jak wielka pula to pieniędzy. I samorządy nie mają żadnych skrupułów, by wykorzystywać środki prawne, które są dawane przez państwo. To państwo mówi, że to jest ten najwyższy poziom. I tak też utrzymują stawki podatkowe. Więc traktujmy to naprawdę jako bardzo celową politykę gospodarczą, którą prowadzimy, i społeczną na terenie miasta, bo to nie jest łatwo prowadzić tak duże miasto przy tak niskich stawkach podatkowych, jakie my w tej chwili mamy. To się odbywa i ten rozwój, który też widać, i te inwestycje, i to, że mamy na współudział, i że dzisiaj ta nasza sytuacja finansowa wygląda naprawdę na tle wielu samorządów doskonale, to w dużej mierze zasługa osób pracujących w wielu wydziałach, w szczególności w wydziale finansowym, które szukają rozwiązań prawnych, dodatkowych na pozyskiwanie pieniędzy, na zwroty VAT-ów, na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które powodują dodatkowe wpływy liczone w milionach złotych, a no powiedzmy, no nie ma nawet okazji często, żeby się tym chwalić. To tą drogą poszukujemy pieniędzy, a nie sięgając do kieszeni mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli nie będzie dalszych zgłoszeń, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki. Tak, wraz z autopoprawką. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Chwileczkę proszę, tutaj system prowokuje mnie do agresji, ale postaram się mu nie ulec. No proszę. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została przyjęta. A teraz 20 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, druk numer 340. Także i ten punkt zreferuje pani skarbnik Ewelina Śrugajska. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, również ten projekt uchwały był konsultowany na wszystkich komisjach. Dotyczy on określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i w tym przypadku zmiana wynika z zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku ze zmianą podziału autobusów. Dotyczy to liczby miejsc w tych autobusach do siedzenia, poza miejscem kierowcy podział do 22 miejsc oraz równej i większej niż 22 miejsc w autobusie. Korekta tylko i wyłącznie dotyczy właśnie tego przedziału i tych stawek. Tym niemniej stawki nie rosną, są na takim samym poziomie, jak były ustalone w latach poprzednich. Stawki te są na poziomie minimalnym. Na wykresie, który macie Państwo przed sobą, czerwona linia pokazuje stawki maksymalne, zielona stawki obowiązujące w pile. To są stawki dla pojazdów ciężarowych, tych najbardziej popularnych, ponieważ mamy ich bardzo dużo w naszej uchwale, dlatego też próbowaliśmy pokazać Państwu te, które są najczęściej wykazywane przez przedsiębiorców. Proszę Państwa, ale dodatkowo kilka informacji dotyczących właśnie tych stawek, które obowiązują w pile.
Są one skalkulowane na poziomie od 13% stawek maksymalnych. Ja to mówiłam na każdej komisji, ale myślę, że również tutaj mogę Państwu i oglądającym przede wszystkim powiedzieć, jakie stawki mamy ustalone. W przykładzie do stawek maksymalnych i tak między innymi przyczepy, naczepy dwuosiowe, na przykład najniższa stawka, która jest ustalona w ramach uchwały Rady, została ustalona na poziomie 252 zł, przy czym stawka maksymalna obowiązująca dla tego przedziału to prawie 1900 zł, jest to 13% stawki maksymalnej. Tak samo w przypadku samochodów ciężarowych, dwuosiowych, 13-14-tonowych, w których stawki ustalone są na poziomie 15-18%, czyli przy kwocie niecałych 500 zł, stawka maksymalna to 3100. Także jak Państwo widzicie, te stawki są oszacowane na niewielkim, bardzo niewielkim poziomie. Gdyby te stawki były podniesione chociażby o 50%, wpływ do budżetu byłby na poziomie większym, 2-3 miliony złotych. Ja przypomnę Państwu, że w uchwale budżetowej w tym zakresie mamy stawki niezmieniane od kilku lat, natomiast sam wpływ z tego tytułu do budżetu mamy co roku większy. I to są ponadplanowe wykonania dochodów, powodują te stawki, czy stymulują rejestrację pojazdów właśnie w Pile. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o porównanie z gminami ościennymi, to dla takiego środka transportu samochodu ciężarowego, takiego najbardziej popularnego, czyli 9-12-tonowego, stawki ustalone w Pile to 480 zł. Biorąc pod uwagę zarówno Wałcz, czyli gminę ościenną, Krajenkę na przykład, czy Chodzież, czy Poznań, czyli miasto dosyć odległe, ale do niej też się porównujemy, to nasza stawka jest ustalona na poziomie 3-4-krotnie niższym niż w gminach ościennych, czy chociażby sąsiadujących bezpośrednio. Tak jak mówiłam, sama zmiana dotyczy tylko i wyłącznie autobusów. I autopoprawka, paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.